Cześć, dzisiaj jest u mnie Halszka. Cześć. Dziewczyna o przepięknej urodzie i przepięknym imieniu, które od razu zapamiętałam. Ja mam problem z imionami, a twoje zapamiętałam od razu. A sama mówiłaś mi, że za dzieciaka to nie zawsze było dobre. To nie zawsze było. Bo każdy cię pamiętał. I z dobrych i złych rzeczy. Tak, z złych, tak. Ja też byłam troszkę niegrzeczna, także wiem, o co chodzi. Teraz już nie, teraz oczywiście jest super. Także tak, o co chodzi? Dzisiaj się malujemy, uczymy, bo Halszka jest trzecią półfinalistką konkursu Maybelline i mam możliwość wygrania też wycieczki do Nowego Jorku. A my się malujemy, znaczy będziemy pokazywać, jak zrobić ten piękny makijaż, oczywiście. Jakie było twoje życzenie? Moim życzeniem było przede wszystkim podkreślenie oka za pomocą gradientu, takie typowe smoky eye, ponieważ sama takie? Niekoniecznie umiem się tak malować, oraz konturowanie twarzy. Tak jest. I to właśnie zrobiłyśmy, no to przechodzimy do tutorialu. Oczy zaczniemy od bazy, nałożę kremową, taką w kolorze powieki, na całe powieki, calutkie, delikatnie pędzelkiem, ale oczywiście ja polecam nakładanie tego palcem, bo samodzielnie jest dużo szybciej po prostu. Jeśli chodzi o makijaż oczu, oprzemy go na dwóch paletkach, brązów i fioletów delikatnych. Najpierw polecimy od tego delikatnego, takiego szampańskiego i jego użyjemy w wewnętrznym kociku oka. Zamknij, proszę. On nam tutaj elegancko rozświetli i rozjaśni ten element oka właśnie, a zaraz polecimy z fioletem. To nie jest taki super, super czysty kolor, tylko użyjemy tej dwójeczki, która jest taka przybrudzona. Okay. Można powiedzieć troszkę bardziej bezpieczna, ale nadal mamy ten fiolet, który fajnie twoje oczy w ogóle, wiesz, wydobędzie. Od razu będą takie bardziej wyraźne, no i hypnotizing. A to jest taki efekt, o który zawsze nam chodzi, żeby po prostu kolor naszych oczu tak wyszedł na pierwszy plan. Dobra. Będę eksperymentować. No, więc nabrałam go na płaski pędzel i po prostu wklepię tutaj w całą powiekę, w cały środek powieki, oprócz wewnętrznego kącika, bo tutaj mamy jasny cień, no i oprócz zewnętrznego, bo tam użyjemy jeszcze ciemniejszego za chwilę. No to lecimy. Zobacz sam fiolet w ogóle, co nam zrobił. Ale super. Nie? Od razu twoje włosy. Włosy też są brązowe, ale oczy wydają się bardziej brązowe, ale przy fiolecie ta zieleń wychodzi tak pięknie, nie? Do przodu. On rzeczywiście. No. Bardzo fajnie. No. Dobra, to lecimy dalej. Biorę teraz bardziej puchaty pędzel i ciemniejszy cień, ten najciemniejszy z wszystkich. I nakładam go delikatnie w zewnętrznym kąciku i robię kółeczka. No i dzięki temu to nam się elegancko wmiesza. Tylko oczywiście trzeba to zrobić kilkukrotnie. Więc kilka razy tak samo dokładam. Teraz przy linii rzęs troszkę rozproszę i mocniej pomieszam z tym fioletem. Czarną miękką kredką przelecę całą linię rzęs, żeby ją mocno przyciemnić. I za chwilę będziemy ją rozcierać. Robię takie krótkie ruchy, bo wtedy jest łatwiej, a naprawdę tutaj nie przykładam się do tego, żeby to była jakaś super ekstra równa linia, dlatego że właśnie biorę szybko za taki kulkowy pędzelek i takimi krótkimi ruchami będę ją rozcierać. I ona nam się fajnie wmiesza w te cienie. Na środku w ten fiolet, a w zewnętrznym kąciku w ten ciemnobrązowy kolor, więc od razu będzie elegancko wtopiona w całość. Pokażę ci od razu różnicę, jak wygląda oko z tym efektem, a bez tego. Od razu jest takie ciemniejsze, od razu jest takie bardziej... Linia rzęs jest taka podkreślona. Taka mocna. Jeszcze troszeczkę na tą kredkę nałożę ciemnego brązu, którego wcześniej używałyśmy, żeby właśnie to przejście tych kolorów było kompletnie niezauważalne. Teraz kolor całej twarzy wyrównam podkładem. Klepię oczywiście w całość. Też twoja skóra lubi się rumienić jak moja, więc na policzki dam oczywiście troszkę więcej. Znam ten ból, znam. Teraz zajmiemy się całymi okolicami oczu. Ale też użyję odrobinę tego korektora, bo on jest taki lekki i z drobinkami rozświetlającymi, takimi subtelnie. W te miejsca, takie kiedy chcemy rozjaśnić przy konturowaniu. Czyli użyję go troszeczkę tutaj na czole. W środku czoła, na brodzie, tu u góry, wzdłuż na grzbiecie nosa, no i oczywiście w okolicy oczu. I tutaj można powiedzieć taki trójkąt. Śmiesznie to wygląda. Biorę pędzel puchaty i to wszystko delikatnie, szybciutko rozcieram.
przyciemniać będziemy dokładnie takim samym produktem, tylko ciemniejszym po prostu. I twój kształt twarzy jest, można powiedzieć, idealny. Więc będziemy przyciemniać, można powiedzieć, takie standardowe miejsca. Czyli tutaj okolice przy samych włosach, na czole, pod kościami jarzmowymi, bo oczywiście zawsze chcemy, żeby policzki były tak ładnie, żeby wyszły na wierzch, można powiedzieć. I delikatnie tutaj na linii żuchwy. No i co? Teraz to samo rozcieramy. Biorę kolejny pędzel, no bo nie chcę tamtego, bo tam mam ten jaśniejszy produkt. I zacznę od tych okolic. Jeśli chodzi w ogóle o to miejsce tutaj przy włosach, musimy produkt dosłownie we włosy wprowadzić, no bo inaczej zrobi on nam ciemną plamę na czole i będzie to dziwnie wyglądać, a chcemy, żeby to wszystko było ładnie wtopione w całość. Dokładam troszeczkę, żeby jeszcze wzmocnić efekt. Tutaj przy samym uszku. Najwięcej mamy przy samym uchu. I potem im dalej, im bliżej wargi górnej, tym bardziej miękko to rozcieramy. Odrobina różu, dam kremowy, dlatego nałożę go teraz, a potem wszystko utrwalimy pudrem prasowanym. I delikatnie tuż nad tym naszym właśnie konturowaniem. Delikatnie go wklepuję. No i róż też ma działanie modelujące bardzo mocno i ożywia fajnie skórę, bo to jest jedyny taki kawałeczek koloru na naszych policzkach i też fajnie nam komplementarnie do oczu. Oczywiście pasuje, bo to jest taki delikatny, ciepły kolor, więc podbija nam jeszcze ten fiolet i właśnie twoje oczy. A przez to, że jest nad konturowaniem, to idealnie jakby wypełnia tutaj nam całość przy tych policzkach. Utrwalamy całość pudrem. Nabieram na pędzel i wklepuję. Nie chcemy, żeby nam się skóra świeciła, no i chcemy oczywiście przede wszystkim utrwalić to wszystko, co tutaj wypracowałyśmy na twarzy. A więc będziemy teraz przyciemniać całą dolną powiekę, więc biorę tą samą kredkę, którą brałam na początek. I lecimy przy dolnej powiece. I nie będę jej dawać tej kredki tylko tak subtelnie w zewnętrznym kąciku oka, tylko troszkę więcej. I najadę też na pewno na linię wodną, żeby dodać właśnie, przyciemnić to oko i dodać dramaturgii spojrzenia. Dodam teraz do tej roztartej kredki tego naszego fioletu, którego dawałyśmy na środek powieki. Żeby jeszcze dodać odrobinę koloru, to weźmiemy to złoto i dam go na dolną powiekę, ale przy wewnętrznym kąciku, żeby jeszcze był tak odrobinka koloru. Dobra, to popatrz do góry. Teraz ręce. Oczywiście obowiązkowy element, który musi być porządnie i mocno naprawdę zrobiony przy każdym smoki. Popatrz w dół. Będziemy zaczynać od dolnych. Przedostatni etap, czyli brwi. Podkreślimy je delikatnie i pudrowym cieniem, i kredką. Twoje są idealne, pełne, tylko trzeba je delikatnie wzmocnić. Więc zaczynam od kredki i zaraz wypełnię je cieniem. Twoją stronę jeszcze. No i całość przeczesuję, żeby nam się elegancko produkt wtopił w skórę i włoski, no i żeby od razu ułożyć włoski. Ostatni etap, czyli usta. Nałożę taki brzoskwiniowy błyszczyk, bo on ładnie będzie nam z tym fioletem i z twoimi oczami ładnie się uzupełniać. Możesz też, i fajnie będą u ciebie wyglądać różowe, ale wtedy, kiedy na przykład zdecydujesz się na beże albo szarości na oku, i wtedy idealnie też to będzie działać. Na pewno spróbuję. No, koniecznie. No, jeszcze to wiesz, nie pierwszy, nie ostatni raz, mam nadzieję. Dobra. To lecimy z tym błyszczykiem. Kładę go od razu bezpośrednio na twoje usta, no bo potem on leci do ciebie. Jesteśmy skończone i pokazuję lusterko. Ta-da! Mów tak, czy wyżej, niżej? Wow. Ja wiedziałam, że będzie świetnie, ale i tak jest pozytywny efekt zaskoczenia, super. Twoje rzęsy też robią mega wrażenie. No. Świetnie, naprawdę. W takim oku. Okej, to powiedz mi, co najbardziej ci się podobało. Najbardziej mi się podoba efekt gradientu na oczach moich. Szczególnie to przyciemnienie w kącikach oraz... To wyciągnięcie takie. Wcześniej nie miałaś nigdy makijażu takiego, nie robiłaś Nie, sobie? Nie robiłam. Nie robiłam. Ale to, co mi się jeszcze bardziej podobało, to inwencja Ewy.
odnośnie użycia koloru fioletowego na środku mojej powieki, ponieważ tak jak obiecywała mi. Tak, to prawda, obiecywała. I co się spełniło? Rzeczywiście podkreśliło kolor piwny moich oczu. No tak, jak złapałam za tą paletkę z fioletami, to tak popatrzyłaś tak na pewno? Na pewno to? Okej, okay. No to cieszę się, mam nadzieję, że teraz jesteś przekonana do koloru i będziesz go używać częściej. I śmiało też się konsultuj ze mną i teraz jak skończymy, to jeszcze pokażę Ci inne fajne kolory oczywiście, super, które będą pięknie pasować do Twoich oczu. I wiem, że teraz mi bardziej zaufasz. Od początku ufałam. No tak, ale widzisz, ale była to doza niepewności z kolorem. A kolor zawsze dużo daje, tylko nie można przedobrzyć z nim. Jeden konkretny akcent, idealnie wydobywając kolor tęczówki i mamy. My się dalej szkolimy, ale jeszcze zapytam Cię w ogóle o Fashion Week i Nowy Jork. Jakie masz odczucia z tym związane? Przede wszystkim to jest połączenie mojego hobby, którym jest moda. Nigdy nie było mi dane uczestniczyć w takim Fashion Weeku. No, to jest, no, i to jest świetna okazja. Można, lepiej nie można po prostu, wyżej nie da się. I połączenie mojej miłości do Nowego Jorku, więc te dwie rzeczy tworzą jedno ogromne marzenie, na którego spełnienie liczę. Tak, i takie piękne jak to sertuszkowe serce. No, pięknie, super, dobra. Także trzymam kciuki, a wyniki będą na stronie podanej tu. Także wchodźcie tam. Wszystkie osoby najbardziej zainteresowane pewnie będą tam 5 razy dziennie odświeżać i sprawdzać wyniki. Także tak, trzymam kciuki. Dobra, dzięki, cześć! Hej!